Dzień dobry kochani, dzisiaj pokażę wam szybki, dzienny makijaż, który możecie sobie zrobić do pracy, czy jak wychodzicie na jakieś spotkanie i chcecie po prostu wyglądać troszeczkę lepiej. Nie chcecie na to marnować milionów godzin i miliona kosmetyków. Jeśli jesteście ciekawi, jak wykonać taki świeży, naturalny, szybki makijaż, zapraszam was do dalszego oglądania. Zaczynamy kochani, jak widzicie. Nie mam teraz jakieś najgorsze cery, ale jakieś takie pojedyncze wypryski się na niej pojawiają. Mam cerę zaczerwienioną, dlatego zaczynamy od bazy z L'Oreala, która ma nam to zaczerwienienie troszeczkę zredukować. Ona jest dosyć płynna, także trzeba z nią, kochani, uważać. Ta baza w ogóle nie wpływa na długość makijażu, ale ładnie wyrównuje kolory cery. Ja muszę wam powiedzieć, że lubię ją stosować. Baza już siedzi, twarz jest ładnie wyrównana, także przechodzimy do gruntu, czyli do podkładu. Będę używać sobie tego z Golden Rose, on ma dosyć mocne krycie. Także na taki dzienny makijaż on się nada, kochani. Zwłaszcza jeżeli nie macie jakiejś bardzo tłustej cery. No bo tak jak wam mówiłam już na teście tego podkładu, on dosyć szybko się wyświeca, ale dużo dziewczyn lubi taki efekt. Pod jednym z filmów pisała mi Weronika, że ona na przykład dla siebie nie może wybrać odcienia, bo ona ma skórę oliwkową, a oni takich odcieni po prostu nie robią. Za to mają dużo róży. A mnie się wydaje, że Polki wolą żółte odcienie, więc nie wiem, o co chodzi. Ten jest taki neutralny, ale powiem wam, że on oksyduje i ma w sobie trochę tych różowo-pomarańczowych tonów. Ale jak widzicie, od razu ta cera wygląda lepiej. I jeszcze sobie punktowo nałożę na jakieś tam największe moje wypryski. Zaletą tego podkładu jest, kochani, to, że można dokładać warstwy i on nie robi z twarzy takiego ciasteczka. Dobra, myślę, że już nie będziemy więcej czarować. Jedziemy do tych cieni pod oczami. Zużywam coś, co zalegało mi w mojej toaletce już długo. Bel, korektor mineralny. Antystarzeniowy, że nie powinien wchodzić w zmarszczki, ale kto to wie. Nakładam dosyć sporą ilość. No bo widzicie, co ja mam pod oczami. Nie wiem, o co to chodzi, czy ja się nie wysypiam, czy co. Troszeczkę pod nos. Ten korektor nie należy do moich ulubionych, ale po prostu chcę go wykończyć. To tylko chciałam przestrzec przed tym, że on oksyduje, czyli ciemnieje. Coś, czego ja po prostu nie znoszę. I nakładam go też na oczy jako bazę pod cienie. Tylko pamiętajcie, żeby go potem zagruntować. Pod tym okiem już nic nie widać, a pod tym dalej. Robię to samo, co z niedoskonałościami. Tam, gdzie, kochani, chcę mocniejszego krycia, to po prostu doklepuję sobie palcem, a nie gąbeczką, bo gąbeczka jednak troszeczkę zjada produktu. Jako pudru używam tego pudru z Golden Rose. On jest Longwear. Znacie go już bardzo dobrze. Ja teraz nie mam żadnego innego pudru, więc będziecie go pewnie widzieć jeszcze długi czas u mnie w filmach. Aczkolwiek nie jest to puder, który mógłby zastąpić Stay Matte, który jest według mnie jednym z najlepszych pudrów. Nie udało mi się znaleźć żadnego zastępnika dla niego. Przechodzimy do brwi. Ja mam tutaj kredkę z Pierrenée. Ona jest, zaraz wam powiem, numer 3. W zasadzie to tak lekko chciałam sobie tylko dzisiaj zaznaczyć te moje brwi. Ja mam też wrażenie, że mnie nie jest dobrze w takich bardzo mocnych brwiach. Kolejny krok to wyczesanie tego, co namalowałam. Jako bronzera, kochani, używam czekoladki z Bourjois numer 52. Doskonale ją znacie. Ona ma taki fajny kolor. Ja nie bardzo lubię konturowanie twarzy. Ja ją raczej ocieplam. Nigdy nie wpadłam w ten wir kości policzkowej Kim Kardashian, czy co tam było modne. Paletka róży, której będę używać, to jest Farish z Kat Von D. Użyję sobie tego pięknego tutaj fioletu. To jest taki zimny odcień, co niesamowicie fajnie wygląda, właśnie moim zdaniem, w te takie chłodniejsze pory roku, bo po prostu wyglądacie, jakbyście się zaróżowili na mrozie. Wracam do pudru. Mam tutaj po prostu wacik z pozostałościami. Dociskam sobie na oczach, żeby zagruntować ten korektor, bo zapomniałam tego zrobić. I paletka, której będę używać, to jest Kobo, bo chcę sobie zrobić taki dzisiaj bardzo neutralny, dzienny makijaż, ale taki, który, kochani, podkreśli nam trochę oczy i sprawi, że one trochę wyjdą, staną się większe, bardziej wyraziste. Zaczynam oczywiście od najjaśniejszego cienia, który położę na całą powiekę i troszeczkę pod ulgobrwiowy. Robię to takim języczkowym pędzelkiem, bo gdzieś mi zginął mój ulubiony. To ma być tylko nasza baza. Tak jak mówiłam, wjeżdżam także pod ulgobrwiowy. Pójdziemy sobie w ten piękny, chłodny fiolet. Tym fioletem zaznaczam załamanie i wyjeżdżam troszeczkę ponad, żeby nadać oku głębię. To też, kochani, jest taki makijaż, który jest
naprawdę szybki, nie wymaga dużo myślenia. Jak wychodzimy właśnie do pracy, ja pamiętam z czasów, kiedy jeszcze pracowałam w korpo, że każda minuta rano się liczy, a człowiek przecież chce wyglądać dobrze. Przechodzimy do najciemniejszego, chłodnego cienia, czyli do tego pięknego brązu. Ja będę wyznaczać sobie linię rzęs oraz dolną powiekę, tak żeby troszeczkę oko powiększyć. Takie po prostu delikatne pacnięcia, żeby stworzyć taką przydmianą kreskę. Żeby to było bardzo subtelne. Żadnych ostrych linii, kochani. I tym, co mi zostało, zaznaczam sobie dolną powiekę. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo mi się podoba ten efekt takiej przydmianej kreski. Polecam taki płaski, mały, dosyć zbity pędzelek, bo on bardzo mi ułatwia robienie tych kresek. Przechodzimy do tuszowania rzęs. Mam tutaj nowy tusz z Evaline Volume Celebrities. Pierwszym razem, jak otworzyłam ten tusz, to byłam nieco nim zawiedziona, muszę wam powiedzieć. Ale patrzę, że on w miarę tego, jak sobie troszeczkę przeschnął, to naprawdę daje fajny efekt. I nie osypuje mi się tak jak ten, o którym wam mówiłam ostatnio z Golden Rose. Wyglądałam po prostu, jakbym miała ziemię pod oczami. Ten tusz, kochani, jest całkiem fajny. Chciałabym, żeby troszeczkę bardziej pogrubiał te rzęsy, ale jest to też tusz, który można nakładać warstwami, więc bez problemu. Dajcie mi znać, jakiego wy tuszu używacie i który tusz jest waszym takim totalnym ulubieńcem, bo ciągle szukam swojego tuszu. A jeszcze, kochani, zapomniałabym. Przyniosłam sobie tutaj eyeliner z Catrice i on jest w kolorze C01. Chciałabym sobie, kochani, jeszcze zaznaczyć kącik oka, bo to zawsze sprawia, że spojrzenie wygląda tak świeżo. Pomyślałam, że ten eyeliner świetnie się wydobywa, tylko że on ma silikonową końcówkę, a ja zdecydowanie wolę eyelinery, które mają pędzelki, naprawdę. Poprawiam sobie troszkę palcem. Zobaczycie, wygląda to pięknie. Co nam jeszcze zostało? Tylko pomadka. A pomadka, której ja będę używać, to jest jedna z moich ulubionych, kochani, formuł. Jest to pomadka w Golden Rose. Kolor to jest 28. Nie jest to kolor, muszę wam powiedzieć, który noszę często, ale on jest naprawdę pięknym dzienniakiem. Uwielbiam go nosić wiosną. Troszeczkę, kochani, rozpracowuję sobie palcem tą szminkę. Założę tylko jeszcze kolczyki, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w efekcie końcowym. Pomyślę, że to będzie bardzo fajne dopełnienie tego makijażu. Jestem z powrotem, kochani, mam już na sobie takie piękne koła. Ostatnio miałam je w paczce z Handem, którą wam pokazywałam. Dajcie koniecznie znać, co myślicie. To jest takie naprawdę fajne uzupełnienie stylizacji i od razu się wygląda jakoś tak bardziej elegancko. Wydaje mi się też, że wygląda to fajnie do tego makijażu. Dajcie znać, co myślicie. Jestem też ciekawa, moje drogie, ile rano czasu poświęcacie na to, żeby się wyszykować, żeby zrobić sobie makijaż. Piszcie na dole. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmików. Całuję was, buziaczki, pa, pa.